Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 to instrument realizujący politykę Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których wspierane są działania dotyczące rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. W ramach PROW 2007-2013 samorząd województwa podkarpackiego realizował m.in. takie zadania jak odnowa i rozwój wsi, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i projektów współpracy, a także aktywizował lokalne grupy działania poprzez nabywanie nowych umiejętności i realizację ich własnych inicjatyw. Budżet środków przewidzianych dla województwa podkarpackiego w ramach PROW 2007-2013 wynosił około 810 milionów złotych, gdzie na działania w ramach zadania odnowa i rozwój wsi przeznaczono 129 milionów. Oś czwarta, lider programu rozwoju obszarów wiejskich, to oś bardzo szczególna, oś społeczna, skierowana głównie do mieszkańców, którzy się mieli najpierw zebrać, później zaktywizować, napisać jakąś strategię rozwoju danego terenu i w ramach tej strategii realizować projekty. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że te wszystkie elementy, które wymieniłem, były zrealizowane. Po pierwsze, mamy instytucje w postaci 31 lokalnych grup działania, które świetnie dawały sobie radę, jeśli chodzi o realizację projektów. A po drugie, strategie zostały skonstruowane, a beneficjenci je zrealizowali. Najważniejsze nie jest to, ile one kosztowały. Najważniejsze jest to, że te projekty były odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich naszego województwa. Zgłoszona przez Gospodarstwo Agroturystyczne pod Lipą inwestycja do promocji kultury łemkowskiej wykorzystała walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu i dawne tradycje. Skąd w ogóle przystanek kultury łemkowskiej? Powiem prosto, kocham swoje miejsce na ziemi, kocham Rymanów Zdrój i otaczające te tereny piękne miejsca dziewicze. A takim właśnie jest Wołtuszowa. Zawsze kochałem tradycję, kochałem kulturę i opowieści mojego ojca, który zawsze wspominał o dobrosąsiedzkich stosunkach, zarówno z Łemkami, jak i Żydami, bo wszyscy do czasów wysiedleń wspólnie tutaj żyli. My z żoną 9 lat temu wpadliśmy na pomysł zagospodarzenia właśnie tego typu miejsca w sąsiedztwie naszego domu, w Wołtuszowej. I pomyśleliśmy sobie, no skoro jest takie fantastyczne miejsce krajobrazowe, gdzie mnóstwo ludzi przychodzi, odpoczywa, relaksuje się, bo to jest naprawdę teren dziewiczy, teren turystyczny, chcieliśmy go troszeczkę ucywilizować, ale tylko tak troszeczkę, żeby jednak ten charakter dziewiczości, odmienności, takiego naprawdę wyciszenia dla ludzi zachować. I stąd też zaczęliśmy od docenienia tych ludzi, którzy gospodarzyli w tym terenie. Proszę zwrócić uwagę, to są góry, to są doliny, to są ścieżki błotniste, a oni tutaj codziennie dochodzili, szli gdzieś do sklepu, na zakupy, wychodzili dziadkowie, babci, nie ma chodniczków, nie ma trotuarów, a oni sobie świetnie w tym czasie radzili. To przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków programu obszarów wiejskich aż w 70%. Skoro jest taka możliwość, są takie możliwości i chwała, że są takie możliwości, więc postanowiliśmy skorzystać właśnie z tych małych projektów. Napisaliśmy, było to już chyba parę lat, ale cieszymy się, bo przez te wszystkie lata wynik tego naszego pomysłu i współpracy z Unią Europejską, bo tak to trzeba powiedzieć, no jest dowodem na to, że tego typu miejsca są fantastyczne, są potrzebne. Właściciele poprzez ścieżkę edukacyjną chcieli przypomnieć o istnieniu dawnych mieszkańców tych terenów, chronić tutejsze dziedzictwo kulturowe i zachęcić do aktywnego wypoczynku. By pielęgnować tradycje, a także przypomnieć o dawnych zawodach, o tym, czym niegdyś zajmowali się ludzie w Odrzechowej, w gminie Zarszyn utworzona została dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pracownia tkacka. Znajdujemy się w budynku,
który do wysiedlenia mieszkańców w ramach operacji Wisła był, mieściła się tutaj zawodowa szkoła tkacka. Powstała po I wojnie światowej i do 1946 roku uczyli się tutaj młodzi adepci sztuki tkackiej pod kierunkiem tkacza, który przyjeżdżał z sąsiedniego Krosna, ponieważ tam były zakłady przemysłu liniarskiego. Pielęgnując dziedzictwo kulturowe naszej miejscowości, żeby nawiązać historycznie do tego miejsca, do tego przeznaczenia, jakie ono miało dawniej. I właśnie stąd wziął się ten pomysł na uruchomienie tutaj takiej pracowni tkackiej. W Wiejskiej Świetlicy Dziedzictwa Kulturowego chętni i ciekawi tkackiego rzemiosła mogli je poznać od podszewki. W ramach tego wniosku, tego projektu wyremontowane zostało to pomieszczenie, ponieważ to był taki magazyn, w którym wszystko się znajdowało. Jak Państwo widzicie, wszystko jest tutaj odnowione, łącznie z podłogami. Zostało zainstalowane ogrzewanie, oświetlenie i wykonane krosno tkackie u rzemieślnika, którego znaleźliśmy niedaleko stąd, który podjął się wykonania takiego, a model dostarczyliśmy z jednej miejscowości z Bieszczadów, gdzie znaleźliśmy właśnie takie krosno, o takiej konstrukcji. Dzięki utworzeniu pracowni zaktywizowano lokalną społeczność, przywołując stare tradycje, a także zaproponowano przyjeżdżającym do Odrzechowej turystom nową, ciekawą rozrywkę. Ekomuzeum Trzy Kultury w Lutowiskach to kolejna, obok bardzo znanych żubrów, atrakcja turystyczna tej miejscowości. Ekomuzeum odwiedzają turyści z całego świata i podziwiają jej wyjątkowy charakter. Ekomuzeum Trzy Kultury to taka inicjatywa, która narodziła się tutaj w roku 2006. Jej celem było zachowanie i wyeksponowanie tego, co zostało tutaj z przedwojennej wielokulturowości Lutowisk. Przed wojną Lutowiska były zamieszkane przez trzy nacje, przez Rusinów, Żydów i Polaków. No potem zawirowania wojny spowodowały, że teraz zostaliśmy tutaj teraz tylko my, ale zostały pamiątki do tej bogatej historii Lutowisk. To także miejsce, z którego można godzinami patrzeć na piękne i malownicze Bieszczady. Cała ścieżka ma długość 13 km i na niej zlokalizowanych jest 17 przystanków tematycznych. Te przystanki znajdują się przy ważniejszych obiektach, które można zobaczyć, jak Kirkut, Cerkwisko, Kościół, ruiny synagogi. Inne przystanki to są punkty widokowe oraz miejsca takie już oddalone od miejscowości w lesie, tam gdzie są tablice tematyczne informujące o faunie i florze tych terenów, czyli jakie ptaki możemy tu spotkać, jakie płazy, jakie gady. Uzyskana kwota dofinansowania to ponad 50% całkowitej wartości projektu, wycenionego na nieco ponad 20 tysięcy złotych. Udało nam się 2 lata temu pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Lokalną Grupę Działania Zielone Bieszczady na realizację małego projektu, którego celem była konserwacja i remont infrastruktury ścieżki Ekomuzeum Trzy Kultury wokół Lutowisk. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ten remont był naprawdę gruntowny i kompleksowy. Sport to zdrowie, jak mówi stare porzekadło, a idąc tym tropem, szereg gmin stara się zapewnić swoim mieszkańcom różne atrakcje, które sprzyjać będą aktywnemu spędzaniu czasu. Uzyskane prawie 40% dofinansowanie w ramach PROW dało możliwość Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Jedliczu na wybudowanie jedynej w swojej gminie ścianki wspinaczkowej. Szukaliśmy jakiejś oferty, której nie ma w pobliżu, prawda? No, tak się stało, że akurat wspinanie na sztucznych ścianach wspinaczkowych jest dość popularne w dużych miastach. Tam są duże obiekty wspinaczkowe, przykładowo w Rzeszowie, w Tarnowie, w Nowym Sączu. Mówię o tych oczywiście najbliższych nas miastach.
Natomiast w powiecie krośnieńskim na przykład nie ma takiego obiektu. To jest taki sport ogólnorozwojowy. No na pewno siła ramion tutaj najbardziej jest rozwijana i siła nóg, bo to przede wszystkim te partie mięśni pracują tutaj przy takim początkowym etapie zabawy. Ta inwestycja, którą teraz widzimy, czyli sztuczna ściana spinaczkowa, kosztowała ponad 76 tysięcy, mówimy w cenach brutto. Także no, ale mimo wszystko te 25 tysięcy to jest dość duża pomoc. Na pewno gminie byłoby ciężko zrealizować bez pomocy tą inwestycję. Jedlicki Gosir zbudował także w ramach PROF zieloną salę fitness, z której o dowolnych porach korzystają wielbiciele aktywnego wypoczynku. Mając do dyspozycji tereny zielone wokół hali, zdecydowali się je zagospodarować. Zarówno zaangażowanie mieszkańców, jak pozyskane środki pozwoliły na wybudowanie w sąsiedztwie Gosiru boiska do piłki siatkowej plażowej. Według stanu na koniec maja 2015 roku w ramach działań samorządowych PROW 2007-2013 liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku publicznego to blisko 430 obiektów, a wybudowane ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne to blisko 50 km prozdrowotnych i edukacyjnych tras. Dzięki PROW wzrosła jakość przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego, które zamieszkuje około 60% mieszkańców tego regionu. Cieszymy się dzisiaj, że program na lata 2007-2013 kończy się oczywiście szczęśliwie, z dużymi, dobrymi skutkami dla obszarów wiejskich, dla przedsiębiorców, dla samorządów i także dla społeczności, która te obszary zamieszkuje. Wszystkie działania, które w tym obszarze zostały wykonane, czasami działania małe z naszego punktu widzenia, ale dla społeczności, dla mieszkańców danej gminy, danej wioski, naprawdę są to duże i ważne projekty, które zmieniają rzeczywistość, która zmieniała albo poprawiała rzeczywistość, która była od lat w jakimś wymiarze zaniedbywana, nie mogła znaleźć źródła finansowania w budżecie samorządu gminy, który no często jest po prostu słaby i nie wystarcza na wszystkie potrzeby. To naprawdę ważne projekty i dobre praktyki, które należy powtórzyć też w przyszłej i w tej obecnej nowej perspektywie finansowej. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.